A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Baldur's Gate. Na szkel obadane ostatnio. Trzeba by czary zapamiętać, bo słabo to wygląda. Prockę w ogóle można by uleczyć. Chodźmy do świątyni Helma. Tak, żeby krócej spali, żeby nie musieli spać długo i leczyć sobie ran, to tam wydamy te 50 złotówek, to dużo nie jest. Tutaj w świątyni Helma i będzie dobrze. I zaraz pójdziemy do gospody, wynajmiemy sobie pokój. No co prawda nie na bogato taki pokój jak w Beregoście, bo takich tutaj nie mają, ale weźmiemy to co będzie najlepsze. O, tu jakieś teksty standardowe. O, tu jest leczenie lekkich ran. O, i teraz mogą sobie spać na spokojnie. I będzie dobrze. Pytanie, czy podmieniamy jakieś czary, coś tam zmieniać? Sen można by dodać sobie jeszcze jeden. Sen jest spoko. Co prawda nie działa na każdą postać, wiadomo, ale jakieś upierdliwe bandy możemy sobie usypiać. Także, no dobra, zobaczmy sobie na spokojnie. Tak, ja bym tutaj dodał sobie jakiś sen jeszcze. Niech tak będzie. Uśpienie, trzymamy. Tutaj kwasowa strzała mi ostatnio nie weszła. Szkoda. No to te płomienie Aganazara niech zostaną. To też jest dobre do przerywania zaklęć, jakby nie patrzeć. To ma dwa hitnięcia na celu, więc coś tam może przerwać. Lustrzane odbicie spoko, nawet wskazane, rozmycie fajne, no ale mało tych slotów. Na razie niech będzie tak jak jest. Tutaj jakiś czar by się przydało zapamiętać, znaleźć go najpierw. U kapłana myślę, że może zostać. Jak będzie szósty poziom kapłana, to już bierzemy to przywołanie boskiej mocy. Będzie fajnie działać. Tutaj by się jakiś slot dodatkowy też przydał. Żeby można było wziąć na przykład rozproszenie magii, albo nawet trzeciego takiego umarlaka. Na razie niech zostanie jak jest. Idziemy spać. Te skrzynki tutaj sprawdzałem już wszystkie. Dworskiego nie ma, bierzemy szlachecki. Nieczęsto miewasz sny. Dzisiejszy jednak jest niezwykle wyraźny. Długo wędrujesz, aż wreszcie trafiasz pomiędzy kamienne mury Candle Keep. Przed tobą wznoszą się ściany twego dawnego domu, drzwi jednak są zamknięte na głucho. Widzisz światełko świecy w oknie twego pokoju, jednak gdy patrzysz, kamienie wokół okna nagle zbliżają się do siebie, jakby nawet ściany twego domu spiskowały przeciwko tobie. Słyszysz znajomy, choć dobiegający jakby zza światu w głos, jednak przyjazny i łagodny. Nie możesz tu wrócić, dziecko. Musisz iść dalej. Przed tobą pojawia się sylwetka Goriona. Jego widok powinien cię uspokoić, ale stary mag jest tylko cieniem człowieka, którym był kiedyś. W twoich snach jest równie martwy, co w życiu. Widmo przybranego ojca wskazuje mroczną knieję, jakby cię zapraszało. Może tak jest w istocie. Ciężko jednak będzie się przedrzeć przez chaszcze. Gdy o tym myślisz, kątem oka dostrzegasz prostą, wygodną ścieżkę. Wygląda tak, jakby była przeznaczona tylko dla ciebie. Przyciąga cię jak magnes, niosąc obietnicę odmiany dotychczasowego życia. Stoisz jednak bez ruchu. Szlak jest zbyt wygodny jak na twoje upodobania. Nie zamierzasz rozpaczać nad przeszłością, nie chcesz jednak też o niej zapomnieć. Gorion uśmiecha się i rozpływa w nicość. Pokusa staje się silniejsza, ty jednak się odwracasz i ruszasz w innym kierunku. Droga nie wygląda zbyt przyjaźnie, ale z pewnością zapowiada się ciekawie. W pewnym momencie do twych uszu
dobiega złowrogi szept. Rozpoznajesz głos, mimo że słyszysz go po raz pierwszy. Dowiesz się. Nie zwracasz uwagi na słowa. Idziesz przed siebie, nie patrząc za siebie. No, takie sny jakieś, może nawet prorocze. Okej. Uzyskano specjalną zdolność, leczenie lekkich ran u Procki. Specjalne zdolności to są tutaj na końcu. Doszło leczenie lekkich ran. No, okej, niech sobie będzie. Krasnolud żadnych specjalnych zdolności nie ma, jakby co. Niektóre postacie coś takiego mają właśnie. No dobra. Czyli taki sen był, tak? Zaklęcia zapamiętane, tak? Zobaczmy, jak to dokładnie wygląda tutaj u Procki. Ładnie to wygląda u krasnala naszego. Też jest pole do popisu. No i bardzo dobrze. Myślę, że tutaj ładnie na szkele obadane. No, dużo tutaj mówili o tym kapitanie Braidżu. Można by załatwić tę sprawę z nim. Może on tam popadł w jakieś szaleństwo, coś go opętało, pozabijał, uciekł, no nie? Jest cena za jego głowę. Z drugiej strony kapłan ze świątyni Helma prosi, żeby go sprowadzić, że może się to jego duszyczkę uda uratować jeszcze jakoś tam, nie? A także myślę, że moglibyśmy sobie tutaj, jeżeli chodzi o te sprawy w Naszkel, zacząć właśnie od tej kwestii. A jeżeli tak, to musimy się udać tutaj, dosyć blisko jest ta lokacja i te sprawy z kapitanem Braidżem będzie można załatwić. No dobra, no to wyruszamy na kolejną wyprawę. Postacie wyspane, no długo nie spały, nie? Tam chodziłem po tych lokacjach dosyć długo. No ale w końcu wypoczęci mogą ruszać. Idziemy tutaj. Z zasadzki zaatakowali cię wrogowie. Musisz się bronić. Znaczy co, z zasadzki zaatakował mnie niedźwiedź polarny? O, niedźwiedź polarny. Dobra. Jest taki na razie niemrawy, ale może już na wszelki wypadek coś tutaj na niego rzucić. Spróbujemy? Ociemniałość? Czy wejdzie, czy nie wejdzie? Co? Nie wiem. Nie inaczej. Weszło. Dobra, atakujemy go. Chyba nie będzie problemów. Niedźwiedź polarny. Czy to jest jakieś potężne w ogóle? Na razie, jak weszła ociemniałość, to tutaj szału nie ma z nim. Znaczy, z jego strony nie ma szału, tak powiem. Możemy go klepać, staty obniżone. 900 expa, to mógł hitnąć pewnie mocno, co? No spoko, 900 expa wygląda nieźle. To może dobrze, że tę ociemniałość rzuciłem. Dobra, wszystko jest dobrze. Jestem już blisko. Praktycznie przy samej lokacji z Braidżem nas tutaj dorwał jakiś misiek. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zasadzki. No ale w końcu jakaś zasadzka, nie? No dobra, trzeba to sobie obejść standardowo. Znaczy tak, lokacja z Braidżem, albo dobra, nie będę mówił, żeby nie spoilerować, tak, bo mnie niektórzy o to proszą. Są jakieś skały. Jest ptasior. Dobra, zobaczmy, ślepy zaułek. Znaczy tak, krawędzie na pewno będziemy sprawdzać, ale może nie te krawędzie, bo tutaj stąd przyszedłem. Obchodzimy to sobie standardowo. I może Procka nie idzie przodem, wiadomo. O, skały tutaj, okej. Niech będą skały. Daleko tutaj, blisko mamy do krawędzi. Dobra, wracam do krawędzi. Skały tam później sobie obadamy. No i chciałoby się tu jeszcze coś powiedzieć o tej lokacji, bo tutaj nie tylko będzie Braidż, ale no dobra, nie powiem. Tu będzie dosyć interesujący motyw. O, tu się coś odkryło. Dobrze, dobrze, odkrywamy. Już wiele lokacji zaliczyłem, ale też masa nieodkryta. Poza tym to, o czym mówiłem już tam wcześniej kiedyś, na lokacje, po których już chodziliśmy, w dużej mierze będziemy wracać jeszcze. Czy to w związku z wątkiem głównym, czy w związku... Znaczy głównie, jeżeli chodzi o jakieś wątki poboczne.
No ale przynajmniej już nie będzie trzeba tego dokładnie wszystkiego badać, tylko udawać się do konkretnych punktów. No, chciałem powiedzieć, że coś tu pusto, ale pojawił się wilk. No i bardzo dobrze. Poczekajmy sobie tutaj na niego, klepiemy go. Mm, 65 doświadczenia, niewiele. Jakiś taki słaby wilk, samotny wilk. Tu jakieś grzyby. No dobra. No wilki w sumie słabe, ale... Ale tu na pewno będzie coś groźniejszego. A, znowu skały, spoko. Czyli tak, długo badałem. Zobaczmy sobie lewą krawędź, czy coś się tutaj ujawni na mapce nowego. Jest coś, tego chyba nie było, nie? Czyli tutaj już z tej lokacji dobra. Wszystko będzie obadane na północy, nie muszę sprawdzać. Tu ślepy zaułek. No dobra. A jakoś dziwnie to wygląda. Czy to jest na pewno ta lokacja z Braidżem? zaraz, bo to... Mi się wydaje, że to jakoś inaczej wyglądało. No, to nie było takich skał. No ale dobra, może to jednak to... Idziemy. Tutaj sobie odkryłem. Procka. Czemu ona ciągle chodzi pierwsza? Jak ja to robię? Okej. Nie, słuchajcie, to... Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. To nie jest ta lokacja z Braidżem. Pomyliłem się. Coś mi się pomyliło. To może to było. No dobra. To robimy w takim razie te lokacje, już jak tutaj jestem. Tylko nie wiem, co to jest, ale to się pewnie zaraz wyjaśni. Muszę jakiś punkt zaczepienia mieć, żebym skojarzył, co to za miejsce. Myślałem, że to blisko było tu. Znaczy, to na pewno było gdzieś tam, znaczy gdzieś tam, no blisko na zachodzie. Ale to nie to. Nie, to na pewno nie jest ta lokacja. To na pewno nie to. To będzie coś innego. Mhm. Dobra, tutaj obadałem. Tu jest jakieś przejście. Dobra, idziemy zobaczyć. A, czyli dzisiaj... Dzisiaj trochę tak po omacku tutaj idę. Ksfarty, okej. To akurat nie jest jakieś wielkie zagrożenie. Tu już dostał hita z procy. Ej, i wpadł w panikę. Dobra, zajmiemy się tym drugim. Wpadł w panikę, ale coś mnie tam chciał trafić jeszcze. Pieniążek zostawił. Dobra, ścigamy go. Taki z niego panikarz. No, panikarz panikarzem, ale coś tutaj klepie. Dobra. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Co to jest za miejsce? No, faktycznie było coś takiego z takimi skałami, ale co to jest? Nie, tu nigdzie nie przejdę, nie? Nope. Dobra, idziemy tędy. Czyli drogą. Cały czas. 35 punktów doświadczenia za takiego ksfarta. Aha, dobra, już chyba wiem, co to będzie. Tu będzie tak bardzo dużo tych ksfartów. Dobra, tu będzie dużo ksfartów. No dobra, ksfarty ksfartami. Tu jeszcze będzie taki handlarz. O, już to chyba oberwałem. Taki niezbyt uczciwy handlarz, który będzie chciał mi wcisnąć przeklęte przedmioty. Dobra, już wiem, co to za miejsce jest. A, to nie powinno być problemów z tą miejscówką. No dobra, no to dzisiaj sobie to robimy po prostu. A, Braidża zostawimy na kolejny odcinek. Wpadł jakiś zwój. Dobra, ksfarty zostawiają zwoje. No to może... Tutaj będzie bardzo dużo ich. Może jakiś zwój dostaniemy, którego jeszcze nie mamy. No ten akurat jest nauczony. Tutaj to zaklęcie, także luz. A, tu cała taka banda. Ściągnę ich tutaj troszeczkę więcej. Wykorzystam jakieś zaklęcie sobie. Niż powiedzieć.
Tak, puścimy im tutaj jakiś promień. Zaraz. Nie będę się tutaj z nimi cackał, zwłaszcza, że jakieś obrażenia mogą przechodzić jednak. Oooo, co to za promień? Bardzo dobrze. No tak jak swarty. Właśnie, one tak mówią. No sorry goście, tak wyszło. Takie mamy płomienie Aganazara, ten spanikował. I co, wypadł jakiś zwój? Coś tam? Zaraz podejdę. No nie, tutaj nic nie ma przecież. Co, widzicie go? Wasza wola? Bo się broni. Już doszedł do siebie. A, o jakieś ogłuszenie weszło. Dobra, pieniążki zbieramy. No tutaj więcej tego leży. Aha, bo to procka jest jakby taka od... O, jakaś miksturka w ogóle poleciała. Co to jest? Intuicji, no to jest... A to jest to jest pod mądrość. To będziemy mogli zrobić znowu akcję, wiecie, związaną z identyfikowaniem przedmiotów. Taką, tylko trzeba uzbierać jakieś strzały znowu, coś takie do identyfikacji. Ja to sobie tu będę trzymał, chociaż możemy to trzymać u procka. O, tutaj. Tylko trzeba pamiętać, że to mamy. Dobra, jakieś pieniążki. Nie ma zwojów, widzę. No a to pewnie jeszcze więcej tych ksfartów będzie. To jest taka ich osada jakaś to była, coś takiego. Tu jakieś domki takie mają, coś. A tu zaraz się rozejrzę. Wow, dobra. Coś się tu schowaj. Tu jest taki przesmyk chyba, więc może jakoś nawet pojedynczo da radę z nimi walczyć. Spróbujemy. Znaczy pojedynczo to może nie do końca. A ten gdzieś tam naokoło idzie. Dobrze jest. O, tutaj bez zaklęcia. No tak, ty też atakujesz. Dobra, zajmijmy się tym. Już dostał, następny. No ale coś tam nie trafił jakiś kiedyś. Za jeden. No, teraz trochę lepiej pewnie. Aha, już, tak? No dobra, jakieś błyskotki też mogą zostawiać. Nie tylko zwoje, nie tylko pieniążki, nie tylko miksturki, ale również błyskotki. No to błyskotki też mamy na to miejsce. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze. No tu jakiś jest. Łatwiej zrobić niż procka, no. Aha, gdzieś tam poszedł naokoło. Dobra, poczekajmy na niego i idzie. Nie palić. Łatwiej zrobić niż powiedzieć. Co, na niego strzela czy nie strzela? Czemu ona nie rzuciła pociskiem? Ma przecież tutaj. Dobra, jest kamień szlachetny. Dobra, później powkładam do woreczków, jak się tego więcej uzbiera. Chyba, że już tutaj wszystkie te ksfarty. Zobaczmy. Chyba wszystkie. Ty potwór, zabijać nas, a my nic ty nie robić. Dobrze, Ursa zabić ty, Ursa chronić my, bo Ursa być dobry. Ursa po łacinie to... Niedźwiedzica. Tak jest. Ursa to niedźwiedzica. To jest jaskiniowy niedźwiedź. To groźny. Dobra, spróbujmy w takim razie jakieś oślepienie mu tutaj zapodać. Temu miśkowi. O, tylko że on tu już idzie, tak? To może być kłopotliwe. Co? Z pewnością. Dobra. Ociemniałość. Spróbujmy. Nie weszło! Rzut obronny! Coś niesamowitego. No to w takim razie... Procek, weź ty tutaj może skorzystaj z zakręcia. Bo wiecie, jaskiniowy niedźwiedź to już nie ma żartów. Jeżeli chodzi o takiego miśka. Nie. Nie chciałem tak zrobić. Kurde. Myślałem, że proca mam wybranego. Okej. No mniej. Taki misiek już bywa groźny. Płomienie Aganazara dodajmy. Okej. Atakuje miśka.
O, trafcie w niego. Tak jest. Dodajmy jeszcze zwykłe ataki. Czemu oni atakowali tego gościa? Dawaj, dawaj! Trafiać miśka! Jest, poszło. No, taki misiek jaskiniowy to już groźna bestia jest. Luzik. Mogłem w sumie jeszcze, ale to czasu nie było za bardzo. Nie, chyba dobrze zrobiłem z tymi promieniami. Bo wiecie, mogłem jeszcze rzucić... Tak? Zamiast promienia to... Te pomoc, ale co tam... Jest zwiększona szansa na trafienie w przypadku miśka. Jeszcze rzuty obronne, ale to na miśka to akurat nieważne. Dobra, czy jeszcze jakieś ksfarty tutaj będą? No jeszcze są skubane, dobra. Bo ogólnie ten handlarz, o którym mówiłem, to chciałbym go załatwić nawet, myślę. No nie jest jakiś silny, ale na wszelki wypadek... O, jest swój! Na wszelki wypadek jakieś tam szkielety można by przywołać. Dobra, weźmy kamyczek to dla proca. Ten handlarz, jeżeli miałby być, to gdzieś w pobliżu tej osady na pewno. Jeżeli dobrze kojarzę, ale tutaj na razie się ta osada ciągnie, więc nie myślimy o handlarzu mrocznym, tylko o ksfartach. I zobaczymy, co tu nam jeszcze zostawią. Jeszcze jacyś? Nie wiem. Jeszcze są. No tak w sumie to myślałem, że mniej ich tutaj było. Wiedziałem, że dużo, ale że nie aż tyle. Wszyscy umrą. Szybciej! Dostał pociskiem w oko. Tak jest, pieniążki i jeszcze tutaj. Bardzo dobrze. Chyba wszyscy. Ta, to jest taka wioska ksfartów. I tutaj wychodzimy z wioski. Skoro wychodzimy z wioski, przywołajmy sobie jakieś szkielety, może. Na wypadek, gdyby ten handlarz gdzieś tutaj blisko był. Ja dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś tu powinien być chyba. Znaczy tam bez szkieletów byśmy go porobili, ale na wszelki wypadek niech sobie będą. No to on tam będzie czarował. Lepiej, żeby zawsze szkielety na siebie brały, jakieś podejrzane zaklęcia. Dobra, jeszcze jednego. Czyli kapitan Brage w następnym odcinku. No chyba, że jeszcze w tym byśmy porobili takie dwie lokacje. Tylko, że lokacja z kapitanem Brage'em to taka trochę dłuższa będzie. Bo tam jeszcze jeden interesujący motyw jest, który chciałbym porobić. Dobra, idziemy ze szkieletami. Tutaj po okolicach. Czego ci trzeba? Dobra, czy to jest ten handlarz? Nie jestem pewien. Ale to może być on. Dobra, na wszelki wypadek, jakby to był on, to się jakoś tutaj ustawię. Fajnie, szkielety niech sobie tu będą. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Okej, wygląda nieźle. Czy to jest ten... Tak, to jest ten handlarz, dobra. A co my tu mamy? Ładniejszej drużyny poszukiwaczy przygód chyba w życiu nie widziałem. A chociaż z drugiej strony wasz ekwipunek nie jest najwyższej jakości. Macie dużo szczęścia, bo znam lekarstwo na wasze problemy. Mam duży asortyment mikstur i pergaminów za bardzo przyzwoitą cenę. W tej chwili mam na składzie miksturę uzdrowienia za 25 sztuk złota, pergamin ochrony przed skamienieniem również za 25 oraz ochrony przed magią za 100 sztuk złota. Co wy na to? No właśnie, ma bardzo dobre ceny, nie? Tutaj zobaczcie, pergamin ochrony przed magią za 100 sztuk złota. Takie rzeczy. Na przykład mikstura lecząca za 25. Normalnie za 50 się buli, żeby nas uleczyli, nie? Tam pamiętacie? No i można pod niego wziąć, ale to są przedmioty przeklęte. To jest taki handlarz oszust. Dlatego nie będziemy nic tutaj od niego brać. No tak mi łatwo mówić, jestem cwany, jak wiem, o co chodzi, nie? O, piąta opcja mi się podoba. Nie sądzę, byśmy musieli cokolwiek od ciebie kupować. Po prostu oddaj nam wszystkie swoje cenne pergaminy i mikstury, a jak nie, to sami je weźmiemy siłą.
Ależ jesteście krwiożerczy. Najwyraźniej nieczęsto marnujecie czas na to, żeby chwilę pomyśleć. Ale pozwólcie, że wam wytłumaczę. Sprzedaję magiczne przedmioty tanio, a więc mam do nich łatwy dostęp i sam też mogę z nich korzystać. A więc wybraliście niewłaściwego faceta. No dobra, klepiemy go w takim razie tutaj ostro. Zobaczymy szkielety, krasnoludy, gnomki, wszyscy go biją. Aha, już tutaj jakieś, takieś. Dostał, udało się przebić przez klona. Okej, coś tutaj rzucę, nieważne. No, szkieleta sobie może atakować. Po to one są. Okej, teraz fajnie, żeby się skupił na szkielecie, a nie na mnie z jakimiś czarami, dlatego się odsunę. O, i teraz jak już masz szkieleta stargetowanego, to ja tu wracam do akcji. No, ale klepię tutaj trochę. Szkielety. Dobra, po nim. No i teraz tak. To jest chyba ta przeklęta mikstura, którą próbował mi wcisnąć, także lepiej jej nie pić. 74 zł, spoko. I poza tym oferował dwa jakieś zaklęcia, czyli to pewnie te niezidentyfikowane to są te przeklęte. Znaczy będzie można sprawdzić na wszelki wypadek, ale poza tym jakiś mieczul magiczny. Migoczące barwy to znamy. Pajęczyny nie znamy, halo? Pajęczyny nie znamy, fajnie by się było nauczyć. Znaczy tak, wszystkie zwoje idą do procki na pewno. Kamyczki możemy chować. Zwoje do procki. No taki handlarz. Ile tam ekspa za niego było? No dobra, to zaraz się zobaczy. Tak, pajęczyna. No, żeby to tak weszło. Pajęczyna jest fajna. Znaczy, fajna. W naszej drużynie to akurat taka nie za fajna. Fajna, jeżeli macie w drużynie dużo strzelców, nie? Można sobie w pajęczynie uwięzić grupę wrogów i trzymać się z dala samemu od tej pajęczyny, żeby też nie zostać uwięzionym. Chyba, że macie jakieś absurdalne rzuty obronne na zaklęcia, to wtedy to, no, ale no, to pewnie nie warto ryzykować. Można wtedy ostrzeliwać takich wrogów bezpiecznie. Albo jeżeli macie możliwość przywoływania pająków, no to pająki mogą sobie w pajęczynie chodzić bez żadnych problemów. Zarzucacie na wrogów pajęczynę, wpuszczacie tam pająki i one robią rzeźnie, tak? No ale warto by się pewnie nauczyć. Uwaga, pisanie magii. Udało się. Pajęczyna, spoko jest. Dobra, ten zwój wrzućmy sobie tu. Te niezidentyfikowane niech będą na oku. Mikstura leczenia... No ma opis jak zwykła mikstura leczenia, ale to będzie przeklęta na bank. Dobra, zostawmy te przedmioty sobie tutaj. Pociski są, wszystko dobrze. 900 expa było za tego gościa. No i bardzo dobrze. To był właśnie taki handlarz oszust. Szkielety niestety się wykruszyły, ale myślę, że dobrą funkcję tutaj spełniły, wzięły na siebie jakieś tam dziwne czary. Idziemy dalej, zobaczymy co tutaj jeszcze ciekawego. Czy coś tu jeszcze było na tej lokacji ciekawego? Znaczy nie będę spoilerował co, i tak już zaspoilerowałem z handlarzem. Nie będę spoilerował co, bo nie pamiętam, ale nawet jakby mi się przypomniało, to nie powiem. Była ta wioska, był handlarz. Czy coś tu jeszcze było? Znaczy wiecie, bo jakby mi się coś przypomniało szczególnego, to bym po prostu zachował ostrożność jakąś może szczególną, może jakiś zwiad zrobił, bo mamy sanktuarium, coś tam, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Możliwe, że już nic tu nie będzie takiego. Wilki robimy. Tak jest, 65 doświadczenia razy 3 wilki. A co to? Na wschód do Naszkel. Wiemy o tym. No dobra, znowu jakieś skały. Taka skalista lokacja. Dobra, tak dla zasady sobie tutaj zerknę na północ, ale już ładnie wszystko. Wszystko wiemy tutaj, nie? Bardzo dobrze. Tu się można przycisnąć. Aha, ale tak nie do końca, tak? Dobra. No to wracamy. Okej. Tak to wygląda, spoko.
No, ale jakieś luty dzisiaj wpadają. Nauczyłem się nowego czaru. Jakiegoś handlarza za 900 udało się zaciukać. Masę tych kswartów. Po drodze zasadzka z miśkiem, za którego też dużo ekspa było. Dobrze, dobrze. Zbliżamy się pomału do poziomu. Pewnie tam zaraz warto by sprawdzić, ale może jeszcze nie teraz. Jak tam wygląda sytuacja z poziomem? Tutaj coś. Nope. I ten szósty poziom kapłański jakby tak w końcu wpadł. Fajnie by było. Na szóstym poziomie wojownika, jeżeli mamy postać kapłan wojownik, na szóstym poziomie wojownika dostaniemy najprawdopodobniej, bo tam sprawdzałem nawet ostatnio, powinniśmy dostać punkcik do biegłości w broniach, czyli jeżeli będzie możliwość faktycznie dania punktu w młoty bojowe, tego drugiego punktu, no to już moglibyśmy wtedy się, no chciałbym to odkryć sobie, moglibyśmy się wtedy przerzucić już na ten młot bojowy od Bazilusa, który proc trzyma tutaj przy sobie, pod ręką, czyli będzie taka lepsza broń. No ale trzeba się ekspić tutaj, żeby do tego doszło. Bo na razie, jakbym chwycił tę broń, to mielibyśmy takie wolniejsze ataki. No, to by było smutne. A nie chcemy mieć wolnych ataków. Jeszcze tutaj są te kswarty. Co? Nie inaczej. No dobra. No, ten już spanikował. Dostał takiego porządnego hita, że spanikował. Będziemy go ścigać zaraz. Dawaj, dawaj. Bo nam ucieknie. 12 złota potrafi zostawić. Niektórzy zostawiają jedną monetkę, niektórzy 12. Spory rozstrzał. Ła, no ten na przykład 3 zostanie. Okej. No i tutaj jest porobione ładnie. Może tu jest coś ukryte, a nie można tu przejść. Patrzcie na to, no. A nie ma chyba przedmiotów w Baldursach, które zwiększają promień widzenia, nie? Chyba nie było czegoś takiego. Takiego motywu. Nic mi się nie przypomina. Znowu skały. Aha, i krawędź. Dobra, zobaczmy to sobie do końca. Tu nie ma przejścia. Nie ma przejścia jeszcze. Dobra, tak dla zasady jeszcze sprawdzimy ten skrawek. Chociaż tam już chyba nic nie będzie. Chyba, że jakiś kswart się jeszcze zachował. Przy życiu. Bo to w sumie tam w tej wiosce jest, nie? Jeszcze w pobliżu. Więc warto sprawdzić. A nie, tu jest jaskinia jeszcze. Ej, halo. No to bym ominął. Dobrze, że ja wszystko dokładnie sprawdzam na tych mapkach. Tam jest jeszcze jaskinia. Czy to będzie jakaś jaskinia skomplikowana? O, to jest pytanie. No, coś tam może siedzieć. Dobra, rzućmy sobie na wszelki wypadek. Jakby coś tam miało wyskoczyć, jakaś banda potężna. Pomoc, niech będzie. Nawet jak nikogo nie będzie, to potraktujemy to jako czar leczący, bo wiecie, to oprócz rzutów obronnych poprawy, oprócz zwiększonej szansy na trafienie, to też zwiększa zdrowie, minimalne, maksymalne, z czego to minimalne zostaje, nie? Nawet poprzez, jak czar przestanie działać, także śmiało. Możemy to także wykorzystywać jako takie zaklęcie leczące. Tak, i tu jest 73 i to 73 zostanie, nie? Dobra, coś to jest? Misiak. Jaskiniowy, dobra, jaskiniowy jest groźny. Może na tego. Tutaj coś szczególnego. Kurde, no i by się przydało więcej tych oślepień, a już nie mam. Wziąłem te sny, może jednak niepotrzebnie tak dużo ich wziąłem. Magiczny pocisk na misiaka. Czekajcie, niech ja się zastanowię. Jeżeli mamy iść na tego kapitana,
Kurde, magiczne pociski mogłyby się przydać. Wiecie co? Zróbmy w takim razie... Zróbmy w takim razie trochę inaczej. Zapodajmy płomienie Aganazara, żeby to szybciej poszło. Ja się odsunę przed tymi promieniami. I... O, mam nadzieję, że to nie idzie. I w takim razie dodamy jeszcze jedne płomienie Aganazara. I po prostu, żeby go szybciej załatwić, nie? Mam tę zwiększoną szansę na... O, dobra. Na trafienie poszło. Wiecie, z takimi misiakami jakimiś jaskiniowymi to nie ma żartów jednak. 650 punktów doświadczenia. I coś tu jest. Patrzcie, 73. Niech ten czar przestanie działać. Tak na potrzeby odcinka przypatrujemy się. Ha, no spadło do 70, no bo 70 to jest jego maks. Ale tak naprawdę byłem ranny przed rzuceniem czaru. Przestał działać, jestem uleczony, nie? No pod warunkiem, że dobrze wyjdzie, bo to zaklęcie swoją drogą, to tam pamiętacie, że to zaklęcie, jeżeli chodzi o zdrowie, to jest kostka od 1 do 8, tak? Jeżeli wyjdzie jeden punkcik zdrowia więcej, no to jakiegoś super leczenia nie ma, ale taka ósemka to już jak normalny kapłański czar leczący pierwszego poziomu. Także fajna sprawa. Dobra, czy coś tu jeszcze łatwiej będzie? Zrobić. W sumie mogłem iść jeszcze, póki to działało, ale... Na wypadek, gdyby tu jakaś pułapka była, niech się procka schowa. Proc. Łatwiej zrobić, niż powiedzieć. Więc nie widzę, ale tu może być pułapka. Nie ma pułapki? Za to są przedmioty. Cep bojowy. No nie mam w biegłości w cepach bojowych, ale to się sprzeda pewnie. Bransolety jakieś magiczne. I mikstura odporności na ogień. 50%. Okej. Jest spoko. Miksturki zawsze spoko. To będziemy identyfikować. Niech sobie procka trzyma. Żadnego przeciążenia nie ma. Wszystko w porządku. No dobra, to taki misiak był, no. Uleczony jestem na maksa. Czyli lokacja porobiona bez ran praktycznie. No, to w ogóle zaznaczone na mapce nawet jest jaskinia. Patrzcie, takie wejście zaznaczone na mapie, a jak gdzieś tam mieliśmy na innej lokacji jakąś grotę, jaskinię, taką po prostu ciężką nawet do zauważenia, to takiego znacznika nie było. Ciekawe, czemu tu akurat było zaznaczone. Może dlatego, że były jakieś przedmioty tam takie, wiecie, magiczne, coś, żeby sobie gracz to wziął, a nie że ominie. Wiecie, jak się ktoś specjalizuje w cepach bojowych na przykład... To może to jest jakiś taki przedmiot pod takie postacie dosyć istotny, nie? Bo do tej pory nie było żadnych magicznych cepów bojowych. Więc tutaj coś takiego dali, no to zaznaczyli na mapce po prostu. Tak mi się wydaje, no. Dobra, w takim razie w następnym odcinku Kapitan Brage, nie no, to już na pewno będzie ta lokacja, już chyba się nie pomylę. Tu jest latarnia morska, nie no, nie ma wyjścia, to musi być to. W następnym odcinku robimy motyw z Kapitanem Brage'em i nie tylko. Tam będzie zdecydowanie ciekawszy motyw niż jakiś tam Kapitan Brage. A możemy od razu sobie nawet przejść na tę lokację, może jeszcze jakaś zasadzka będzie w tym odcinku. Uwaga, cyk, podróż. Nie ma zasadzki. No dobra, trzymajcie się, na razie.